Słuchajcie, dzisiaj nagrywamy milionerów, no i będzie pierwsze pytanie i zaczynamy. Dajcie łapkę w górę, jak wam się spodoba, subskrybujcie, bo mam tylko 6 subskrypcji, no i zaczynamy. Pytanie za 500 zł. Kolor powstały z połączenia niebieskiego i żółtego to. A pomarańczowy, B brązowy, C zielony czy D czarny? C. Jest pan pewien? Ostatecznie? Tak. Tak, to jest zielony. Wygrywa pan 500 zł. Pytanie o sumę gwarantowaną. 1000 zł. Osiłek, półbóg z bajki Wajana Skarb Oceanu, który skradł serce Defiti to. A Maui, B Bonzo, C Chip czy D Dave? A. Maui? Tak. Czy ostatecznie zaznaczyć tą odpowiedź? Tak. Zaznaczam, brawo, ma pan już na swoim koncie 1000 zł. Następne pytanie. Kraj nie leżący w Azji to A. Rosja, B. Chiny, C. Japonia czy D. Etiopia? Etiopia. Zaznaczysz tę odpowiedź? Tak. Ostatecznie? Dobrze, zaznaczam, bardzo Rosja dobrze. Rosja w sumie też nie leży trochę w Azji. Ale leży, częściowo. Brawo, teraz gramy o 4000 zł. Co się stanie z jajkiem, gdy włożymy je do słonej wody? A. Pęknie? B. Opadnie na dno, C. Zmięknie mu skorupka, czy D. Wypłynie? D. Jest pan pewien? Ostatecznie zaznaczamy? Dobrze, brawo, ma pan rację, wypłynie. Skąd pan znał odpowiedź na to pytanie? No bo to mieliśmy, to dzisiaj mieliśmy w szkole. A, dobrze. Następne pytanie o 10 tysięcy złotych. Mały pies o długim tułowiu to A. York, B. Jamnik, C. Bulldog czy D. Husky? Jamnik? Zaznaczyć tę odpowiedź? Tak. Jest pan pewien? Tak. Ostatecznie? Tak? Tak. No dobrze, zaznaczam jamnik. Bardzo dobrze. Ma pan 10 tysięcy złotych. Ile jeszcze pytań? Pytanie szóste. Kiedy obchodzimy Dzień Babci i Dzień Dziadka? Odpowiedź A. W styczniu. Odpowiedź B. W marcu. Odpowiedź C. W czerwcu. Czy D. W październiku. Wydaje mi się, że w czerwcu. Dzień babci i dziadka w czerwcu? Tak. Tak? Ostatecznie. A pan chodzi do szkoły? Nie. Ostatecznie. A w szkole nie było organizowanego dnia babci i dziadka nigdy? Nie. A w przedszkolu? Nie. Nigdy? Dobra. Jest pan pewien ostatecznie zaznaczyć? Ostatecznie zaznaczyć C? Nie, no w czerwcu ostatecznie. No w czerwcu. Czy zaznaczysz tę odpowiedź? Nie, w marcu. Proszę pana, pan jest bardzo niezdecydowany. No bo na, nie. Może skorzystamy z koła. Może dobra, zadzwoni pan do babci. Babcia na pewno będzie wiedziała. Pół na pół. Pomoże to panu? Jak pan strzela teraz, czerwiec, maj, a jak zostaną te dwie odpowiedzi, to co pan wybierze? Nie chce pan zadzwonić do kogoś, kto będzie wiedział? Publiczność. Ostatecznie. No dobrze. Niech będzie publiczność. 50%, przepraszam, 60% publiczności odpowiedziało, że w styczniu. 20%, że w październiku. I po 10% w czerwcu i w marcu. No, czystawy. Co pan wybierze? W czerwcu ostatecznie. Tylko 10% publiczności. Ostatecznie. Tylko 10%. Ostatecznie. Ale tylko 10% publiczności odpowiedziało, że w czerwcu. No 100% no w czerwcu. Tylko 10% odpowiedziało, że w czerwcu. Tak. Może skorzysta pan z drugiego koła. Dobra, pół na pół. Zostaje odpowiedź w styczniu i w październiku. Proszę, że odpowiedziałam w styczniu. Jest pan niesamowity. Ale dobrze zaznaczę, w styczniu. Brawo! Wygrał pan 20 tysięcy złotych. O! No tutaj nie ma przecież święta babci w styczniu. Nie ma? 21 bodajże jest. I 22 chyba dzień dziadka. Nie ma napisanego? Dobrze, gramy dalej. Jesteśmy przy pytaniu siódmym. Nie mamy już dwóch kół ratunkowych.
Został panu tylko telefon do przyjaciela. Uwaga! Święto odzyskania niepodległości obchodzimy. A. 6 stycznia, B. 3 maja, C. 11 listopada, czy D. 15 sierpnia? C. Ostatecznie. Jest pan pewien? Tak. Na pewno? Tak. Na 100%? Chce pan to zaznaczyć? Tak. Dobrze, brawo. Wygrał pan 40 tysięcy złotych. To była suma gwarantowana i teraz gramy o 100 tysięcy. To już są duże pieniądze. Proszę pana. Uwaga. Zsumowanie liczb 30 i 60 da nam liczbę. A. Minus 30, B. 30, C. 0, czy D. 90? D. Ostatecznie. 90? Tak. Bardzo szybko pan odpowiedział i to jest dobra odpowiedź. Dobrze. Następne pytanie. Ocean na wschód od obu Ameryk to Ocean Atlantycki. Nie, no pan dalej. Już odpowiada? Tutaj dalej. B. Ocean Spokojny, C. Ocean Indyjski, czy D. Ocean Południowy. Ocean Atlantycki. Jest pan pewien? Tak. A skąd pan to wie? Ostatecznie bez pytań. No dobrze, ostatecznie wygrał pan. Wygrał pan 75 tysięcy złotych. Kurczę, pytania mi się zgubiły. Dobrze, i teraz gramy dalej. Proszę pana, następne pytanie. Kolędą, a raczej tytułem kolędy nie jest A. Cicha noc, B. Ciebie Boga wychwalamy, D. Przybierzeli do Betlejem, czy, przepraszam, to było C. Czy D. Wśród nocnej ciszy. Tytułem kolędy nie jest Cicha noc, Ciebie Boga wychwalamy. Ciebie Boga wychwalamy. To nie jest tytuł kolędy, tak? Tak. Bardzo dobrze. Wygrał pan 400 tysięcy złotych. Uwaga, pytanie o 700 tysięcy złotych i następne już będzie o milion. Okres tuż przed świętami Bożego Narodzenia to A. Adwent, B. Wielki Post, C. Czas Łaski, czy D. Wielkie Rekolekcje. Adwent. Ostatecznie? Tak. Jest pan pewien? Jest pan pewien na 100%? Tak. Zaznaczamy to? Tak. No super. Bardzo dobrze, zaznaczam tę odpowiedź i wygrał pan oczywiście pieniążki. Gramy teraz już o milion. Jest. To wygrał. Będzie ostatnie pytanie. No Makedonii wygram, teraz wygram. Uwaga, uwaga, proszę pana. To pytanie, myślę, że jest łatwe i że powinien pan znać na nie odpowiedź. Teraz mamy jeden telefon na służby ratunkowe, numer 112, prawda? Natomiast, kiedy wykręcimy numer 997, dodzwonimy się A. Pogotowie gazowe, B. Pogotowie ratunkowe, C. Policję, czy D. Czy D. Straż pożarną. Policję. Odpowiedź co ostatecznie? Brawo, wygrał pan milion! Uhuu! I zostało panu jeszcze jedno koło ratunkowe, którego pan nie wykorzystał. Jest! Na co pan przeznaczy nagrodę? No a co przeznaczymy nagrodę? Na pojechanie drugi raz do Chorwacji. O, i wyda pan tam wszystko? No. Myślę, że wiele razy będzie mógł pan jeszcze no pojechać. No tata mi nie pozwala kupować lodów, bo powiedział, że wszystkie swoje pieniądze wydałem. O. To teraz no, ale wyda tam pan to na lody. W sumie wymieniał je na złotówki na euro, a euro na kuny. Kuny? Dobra. Czyli jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i dajcie łapkę w górę i jeszcze raz subskrybujcie. Pa, pa!